Siemanko moje dziwadełka, z tej strony Thalas i właśnie rozpoczęły się rozgrywki gildii. Niestety nie zdążyłem tutaj nagrać pierwszego zwycięstwa 26 do 40 dla nas. Jak to będzie wyglądało za chwilę, z kim się zmierzymy, z jaką gildią się zmierzymy tutaj. I nie jestem całkowicie tego przekonany, aczkolwiek widzę, że no cóż, o, falanga piechoty i jeszcze ustawiona pod smo, tutaj tak, tutaj mix, tutaj tak, okej, okay. Dobra, a tego faceta w ogóle nie rozumiem, dlaczego on tak powstawiał, no ale dobra, mniejsza o to, okej, okay, dobra, więc my za minutę będziemy tutaj właśnie uczestniczyć, za 30 sekund rozpocznie się kolejna faza i jestem ciekaw, czy uda nam się tym razem przejść dalej, czy uda się w końcu dotrzeć chociażby do półfinału, już nie mówię nawet o finale aktualnie, więc to będzie ćwierćfinał, więc jestem ciekaw, czy nam się uda. Jak widzieliśmy tutaj, gildia Was zwyciężyła, nie jestem tutaj w 100% pewien, jaką ona ma moc, aczkolwiek wiem tylko, że są Ruskami, więc dobra, lecimy. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Za 50 sekund rozpoczęcie. Zobaczymy tutaj, jaki mają skład. Więc tak. Falanga piechoty, te trójki. Ok. Falanga strzelców. A jaką my tutaj mamy? Oj, oj, oj. Falanga strzelców. No to pierwszy będzie tak. A druga? Falanga piechoty. Tylko po co ten gladiator? Po co? 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 Po co ten treb w ogóle tutaj? Nie rozumiem tego. Moja ranga bitewna jest 32. No to oznacza, że miejmy nadzieję, że do mnie nie dojdzie. Mam clean piechoty ustawiony w tym momencie i wszystkie możliwe boosty, jakie tylko udało mi się zdobyć, aczkolwiek zaczynamy za 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 i jedziemy. Pierwsza walka będzie przegrana, to jest pewne na... Nie, jednak nie, proszę Państwa, co za zwrot akcji. Ale teraz nie wiadomo... O, potoczyło się w ładny sposób, widać pale wiadro tutaj w tym momencie ma ładne busty, ładne. Znowu wygrał trzecie zwycięstwo z rzędu. Proszę Państwa, co tu się dzieje? A teraz czwarte zwycięstwo z rzędu. Jedziemy. Uwaga, czy będzie piąte? Jest piąte zwycięstwo z rzędu. Czy będzie szóste? Zaraz się przekonamy. Czy jest szóste? Niestety nie ma. Teraz A-King tutaj w tym momencie będzie się mierzył. Niestety przegrał, ale widziałem jego skład. Nic dziwnego. Dobrze, a jak teraz sprawa wygląda? Jest, udało się tutaj. Khan przebił. Tak, Samuto też poszedł w odstawkę. No i jedziemy dalej, jedziemy. O, niestety przegraliśmy, więc jest 8 do 4, ale czy teraz się uda wygrać, czy też przegrać? Wygraliśmy, jest dobrze. Teraz Gresnik. Gresnik kontra Testo. Niestety Gresnik wygrał. Made in China. Zobaczymy, jak mu się uda. Niestety przegrał. I teraz Andrea kontra Gresnik. Wszystko zależy tu teraz od ustawienia falangi. Zobaczymy, czy Ronowi się uda. Miejmy nadzieję, że tak. Udało się Ronowi. Teraz z Amanem. Jest, udało się pokonać Amana, drugie zwycięstwo z rzędu. Zobaczymy, jak będzie to wyglądało dalej. Okej, mamy teraz Yum kontra Don Ging Don. Udało się od razu, więc falanga ustawiona idealnie. Yamasaka teraz. Kto wygra? No i wygrał nasz. I teraz kontra Doktor. Czy będzie kolejne zwycięstwo? Jest trzecie zwycięstwo z rzędu. Jak to będzie wyglądało przy kolejnym? Ojej, niestety nie udało się. Sebulek teraz kontra Hamrock. Dobrze, jest, jest, jest. 14, 15, dobrze. 9 do 15, przepraszam. Oj, 10 do 15. Damian Kuku, liczymy na ciebie, liczymy? Niestety nie udało się. Tornado, pokaż co potrafisz. Gra w Magadan. A, znowu przegraliśmy niestety. Mocium Pan teraz. No i coraz bliżej do remisu, tak? Coraz bliżej do remisu. Nie jest to pozytywne. Nie wiadomo, czy tu już się zaczynają same te czwórki? Nie, nie zaczynają się same te czwórki. Jezu, straciłem z oczu i widać drugie zwycięstwo z rzędu. Fumi, Hairo. Tutaj bardzo ładnie nam idzie trzecie zwycięstwo z rzędu. Czy będzie czwarte? Czy będzie? Nie, nie będzie czwartego. Aczkolwiek SRR, Micha teraz zaczyna i
Wygrał, udało się z Sergiejem, teraz z Amarokiem będzie walka, ale prawdopodobnie przegrana. Tak, przegrana, ale teraz Valdinho, on to potrafi wygrywać. On to potrafi ustawiać dobrze falangi. On to wie, on wie po prostu jak to robić. On wie jak być zwycięzcą. To właśnie na niego tutaj, pomimo tego, że jest 15, on tutaj wygrywa, jak widzicie, proszę Państwa. Już czwarte zwycięstwo z rzędu, teraz kontra Zorro, który prawdopodobnie wygra. No niestety Zorro wygrał, you forgive me teraz, z drewniakiem na czele, niestety przegrał. Sepcio, zobaczymy jak pójdzie Sepcio. Sepcio, no niestety przegrał. Archie też ma zawsze dobrze wszystko poustawiane, ale przegrał z niewiadomych przyczyn. Lady Dot, dobrze, jest 19 do 23. Okej, 20 do 23, robi się niebezpiecznie. Okej, dobrze, no to lecimy dalej teraz. Lefi versus Sergiej. Okej, udało nam się wygrać, ale teraz już prawdopodobnie może być na to mała szansa. A nie, jednak nie, udało się. 26 w tym momencie Depiro. My mamy 20 jeszcze. 21 zawodnik u nas. Proszę Państwa, jak to my... Oj, niestety przegraliśmy. Tak, dociek konta Depiro. Czy ten Depiro jest po prostu nie do powstrzymania? Oby nie, Gichamba, miejmy nadzieję, nie udało się niestety, dropsik, zaraz będzie remis prawdopodobnie, nie, jednak nie, 27, okej, okay, do 24. No tutaj niestety było oczywiste, Aro powinien se porazić, on wie jak ustawiać tutaj, ale przegrał, jednak przegrał, więc zaraz będzie remis, tak, będzie remis, mamy remis, proszę Państwa, a jak sobie tutaj, ja cię kręcę, co tu się dzieje, proszę Państwa, tu mnie nie tyka, też przegra? Tak, ponieważ on nie ma żadnych łuczników najprawdopodobniej, czy ma chociaż jednego łucznika? Miał! Ale dziwna sytuacja, Dave, zobaczymy czy mu się uda, nie, niestety, Marcys teraz, zobaczymy czy się uda Marcysowi, tak, udaje się, dobrze, no to podbijamy troszeczkę w górę, może teraz się uda wygrać, tak, udało się i doprowadziliśmy do remisu, remis, czy co będzie dalej, a niestety, a teraz Made in China, znowu po raz kolejny i wygrał, jest, udało się i jesteśmy znowu na remisie, jak to dalej będzie wyglądać, udało się, drugie zwycięstwo z rzędu. Czy teraz wygra Sergiej Brestem? Niestety nie. A jak mi pójdzie? Czy zostanę tutaj pokonany od razu? Tak, zostałem pokonany. Niestety zostałem pokonany. Bardzo mnie to nie cieszy. Czemu Ravenia dał tylko tyle? Czemu Jazz dał tylko tyle wojska? Co tutaj się wyrabia na samym końcu? Miejmy nadzieję, że nasi nadrobią. Aczkolwiek nie ma tutaj stuprocentowej pewności. Ale miejmy nadzieję, że nasi nadrobią. Nie. Oj, może być problem. I'm Farmer zawsze dobrze się ustawia. Tak, ustawił się dobrze, ale niestety prawdopodobnie kolejnego nie uda mu się wykończyć. A jednak się udało! Jednak się udało! 35 w tym momencie już do 36. Udało się! Mamy znowu remis! Jest remis 375. Czy wygra? Nie, niestety przegrał. Wszystko zależy od ostatniej czwórki naszych dzielnych bohaterów. Udało się! Teraz jest znowu remis. Czy uda się? Nie udało się niestety. Liczmy na masę. Masa, pokaż co potrafisz. Masie się udało. Znowu remis. Proszę Państwa, co za pasjonująca walka. Udało się wygrać. Wychodzimy na prowadzenie, proszę Państwa. Miejmy nadzieję, że tak się skończy. Tak, tak. Został ostatni. Został ostatni. Czy wygramy, czy też nie? O Jezu. Teraz najprawdopodobniej to... Ojej, Mephisto, wszystko zależy od ciebie. Czy ci się uda, czy też nie? Nie, niestety. Ares wygrał. Ares wygrał. Niestety, nie znam jego składu. Samych łuczników. Na falance strzelców. Mieli mnóstwo strzelców. Przegraliśmy. Ale 39 do 40. Nie jest to moim zdaniem zły wynik. Jednakże niedosyt pozostaje. Niedosyt pozostał. Ale nie przejmujemy się tym. Nie przejmujemy się tym. I po prostu cieszmy się z tego, że nasi walczyli walecznie. Że nasi byli odważni. I pamiętajmy o tym, że następnym razem będzie lepiej. To był Tchalas i żegnam się z Państwem. Do usłyszenia.